Także witam wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć co nieco o programowaniu równoległym, o jakich problemach, na jakie problemy możemy natrafić, jak sobie poniekąd z nimi radzić i jak w tym wszystkim można wykorzystać Zookeepera i po co on jest. To tak, to jak już słyszeliście, ja nazywam się Jarek Kostrz i będzie tak. Najpierw wprowadzenie takie teoretyczne do programowania równoległego, jakieś podstawowe informacje z tego tematu. Później przejdziemy już do Zookeepera i na końcu będzie przykład kodu. To tak, no aplikacje internetowe stają się coraz bardziej rozbudowane. Mają coraz więcej różnej funkcjonalności. Klienci też wymagają, żeby jak najszybciej to wszystko działało. Nie chcą czekać na jakieś tam raporty, na różne rzeczy. Chcą, żeby jak najszybciej one się generowały i serwer zwracał odpowiedź. A z kolei serwery mają coraz więcej wątków, można to jakoś je wykorzystać. No i pewnie wykorzystajmy je maksymalnie, ile można. I co, na pewno jednym z takich pomysłów jest zrównoleglenie niektórych fragmentów kodu. Tak, tylko łatwo powiedzieć, trudniej w praktyce zrobić, bo bardzo łatwo możemy natrafić na problemy właśnie tutaj wymienione. I pierwszym takim podstawowym problemem jest wyścig, inaczej zwany hazardem. Gdy już uporamy się z wyścigiem, żeby się uporać z wyścigiem, będziemy musieli rozkminić sobie synchronizację, jak to zrobić, jak ogarnąć. Gdy już sobie będziemy umieli blokować fragmenty kodu, sekcje krytyczne, pewnie napiszemy nie jeden fragment kodu, który nam się zakleszczy, albo może i dojdziemy w ogóle do zagłodzenia jakiegoś wątku. I tak pokrótce, czym jest wyścig? Jest to taka sytuacja, w której wynik działania programu jest uzależniony od kolejności działania wątków. I po lewej stronie mamy efekt oczekiwany, tak? Chcielibyśmy, żeby wątek 1 i wątek 2 zinkrementowały tą samą zmienną. I na początku ta zmienna ma wartość 0. W efekcie na samym końcu byśmy chcieli uzyskać efekt, że ona ma wartość 2. To jest efekt oczekiwany, efekt możliwy jest niestety po prawej stronie i jest możliwy taki, że wątki będą pracować równocześnie, idealnie w jednym czasie, odczytają tą samą zmienną. Wątek 1 jeszcze nie zdąży zinkrementować i zapisać tej zmiennej, a wątek 2 już też dokona odczytu i odczyta wartość, gdy on odczyta zmienną, gdy ona będzie miała wartość jeszcze 0. No i na końcu wątek 2 zapisuje tą wartość, tylko zapisuje tą wartość zinkrementowaną tylko o 1. Operacja wątku pierwszego jest w ogóle pominięta i operacja wykonana przez wątek pierwszy w ogóle porzucona. Żeby sobie z tym poradzić, powinniśmy zastosować muteksy, zamki i tego typu mechanizmy. I najpierw tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze, co to jest dokładnie sekcja krytyczna. Jest to fragment kodu bądź jakiś zasób. To chciałbym, żeby to nie było traktowane tylko jako fragment kodu, tylko jako zasób. To może być nawet też, powiedzmy, drukarka. I to jest zasób, który w danej chwili może być wykorzystywany tylko przez co najwyżej jeden wątek, jeden proces. Tutaj warto mieć na uwadze, że albo nie tylko skupiać się na tym, że to będziemy programować równoległo na wątkach, ale na w ogóle wykorzystywać to, że nasz system jest rozproszony na wielu serwerach, jest napisany w różnych językach, znaczy aplikacje, które są uruchomione na różnych serwerach, są też napisane w ogóle w różnych językach. No i takie podstawowe funkcje języków, właśnie muteksy, no
przestaną nam pomagać i niewiele sobie z tym poradzimy, działając w taki sposób. Dlatego właśnie Zookeeper i zaraz dojdziemy jeszcze do szczegółów. Jednym jeszcze z takich elementów ciekawych jest bariera i tutaj z kolei ona posłuży nam do wstrzymywania kodu, aż wszystkie wątki dojdą do tego samego miejsca. Może być to na przykład spowodowane tym, że chcemy, żeby wątki dokonały jakichś tam obliczeń i dopiero gdy pewna część obliczeń zostanie wykonana, dopiero możemy, algorytm jest taki, że dopiero wtedy możemy przejść do wykonywania dalszych fragmentów kodu. No i gdy już wiemy, jak sobie blokować fragmenty kodu, jak zabezpieczać się właśnie przed sytuacją wyścigu, możemy tak z kolei napisać kod, który będzie zbyt dużo wykorzystywał blokad. Co prawda algorytm będzie tego wymagał, ale będziemy to robić źle. I zakleszczenie właśnie jest to sytuacja, w której wątek 1 uzyskał już dostęp do zasobu A, ale chce jeszcze uzyskać dostęp do zasobu B. Ale wcześniej wątek numer 2 zabrał mu już dostęp do zasobu B i wątek 1 nie może uzyskać dostępu do zasobu B. I z kolei wątek 2, pomimo tego, że już uzyskał dostęp do zasobu B, chce jeszcze dostęp do zasobu A. Tutaj mamy pad. W tej sytuacji kod po prostu wstrzymuje się, przestaje działać i no i jest koniec, tak? Mamy zakleszczenie. Z kolei jeszcze takim jednym z ciekawych sytuacji jest zagłodzenie. To jest sytuacja, w której jeden wątek bądź jakaś grupa, ale chodzi o to, że jakiś tam proces ma odmawiany dostęp do zasobu. No i niestety nie jest w stanie wykonać swojego zadania. To może być związane na przykład z tym, że będziemy stosować jakieś priorytety dla danych wątków bądź na jakieś określone zadania. A jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć w przypadku zakleszczeń, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, powinniśmy zawsze w tej samej kolejności zakładać blokady i w odwrotnej kolejności je ściągać. Dobrze, i właśnie jak radzić sobie z koordynacją pracy na wielu procesach, na wielu wątkach? Tak jak już wcześniej mówiłem, też weźmy pod uwagę to, że środowiska też stają się coraz bardziej rozbudowane, że nie chcemy tylko oprogramować w jednym języku i tylko na jednym serwerze. No i żeby to zrobić, żeby można było synchronizować ze sobą procesy, ja proponuję Zookeepera. I Zookeeper jest narzędziem pomagającym w poprawnej implementacji algorytmów. On nie daje nam żadnych gotowych blokad, jakichś kopiek, innych tego typu rzeczy. Musimy sobie to sami zaimplementować, ale daje nam podstawowe mechanizmy, dzięki którym bardzo łatwo jesteśmy w stanie to zrobić. I właśnie Zookeeper pomaga zaimplementować na przykład mechanizm do przechowywania konfiguracji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy ilość procesów, które działają bardzo długo i nie chcemy ich restartować, więc jesteśmy w stanie zrobić tak, że Zookeeper udostępnia taką funkcję, że można nasłuchiwać na danych zmianach na danym nodzie i dzięki temu jesteśmy w stanie dynamicznie podmieniać konfigurację całej aplikacji i możemy właśnie w Zookeeperze przechowywać całą konfigurację swojej aplikacji. Możemy też Zookeepera sterować grupą procesów, określać, na przykład skalować, ile procesów jest w danej chwili uruchomionych. Możemy też takie właśnie podstawowe mechanizmy zaimplementować, jak bariery, semafory, kolejki, czy już bardziej rozbudowane dwufazowe potwierdzenie, czy chociażby wybór lidera grupy procesów,
co jest, myślę, jedną z takich też podstawowych funkcjonalności. Dobrze, ale jak to wygląda w Zookeeperze? Zookeeper jest takim hierarchiczną bazą danych, coś jak system plików. Tworzymy w nim nody, to się nazywa dokładnie Znode, czyli Zookeeper Node. I każdy ten node może przechowuje dane i może mieć dzieci. I dzięki temu tworzymy ścieżki, które są unikalne i możemy się do nich tak odwoływać. No i tak jak już wspominałem wcześniej, możemy nasłuchiwać na zmianach na każdym Znode. I jeszcze ten właśnie ostatni punkt. Zookeeper daje nam możliwość tworzenia Znode'ów, których jakby nazwa będzie zinkrementowana, będzie utworzona dynamicznie przez Zookeepera. I ten sprytny mechanizm wykorzystamy właśnie do tworzenia locka, do tworzenia zamka. I to będzie za chwilę w przykładzie. Zookeeper gwarantuje nam sekwencyjność operacji. Operacje zostaną w Zookeeperze wykonane w takiej kolejności, jak po prostu je wywołaliśmy. Poza tym te operacje będą wykonane atomowo. Albo się ona wykona cała, albo nie. I dzięki temu mamy pewność, że to, co chcieliśmy, albo się wykonało, albo nie. Nie mamy jakichś stanów dziwnych, pośrednich. Ponadto Zookeepera dobrze jest na produkcji uruchamiać w kilku instancjach. Zresztą bardzo łatwo to się robi, bardzo łatwo się konfiguruje, żeby te instancje Zookeepera funkcjonowały w kilku instancjach i żeby funkcjonowały w całym klastrze. Dzięki temu uzyskamy niezawodność i zyskamy spójność danych. I tutaj Zookeeper, może tak, w przypadku tradycyjnej replikacji danych pomiędzy instancjami baz danych jest tak, że standardowo jest to master-slave i zawsze ten slave jest opóźniony w stosunku co do mastera. Tutaj w przypadku Zookeepera on gwarantuje nam to, że te dane są równocześnie zapisane na wszystkich instancjach Zookeepera i niezależnie do której instancji Zookeepera będziemy podłączeni, te dane będą aktualne i niezależnie który proces będzie się łączył do której instancji Zookeepera, to uzyska zawsze te same prawidłowe dane. Przejdźmy może teraz do implementacji zamka. Ja pokażę najpierw, jak działa. Momencik. Mam nadzieję, że będzie widać. I na tych dwóch konsolach odpalę teraz dwa programy, które będą wykonywały dokładnie to samo. Jak widzicie na tej dolnej konsoli, już pierwszy proces wystartował, udało mu się założyć locka, pracował przez jakiś czas i na końcu, po zakończeniu pracy, zdjął locka. Teraz tutaj
ten program 5 razy w pętli będzie wykonywał, zakładał lock i pracował. I teraz, jak widzicie, te dwa procesy działają równocześnie, ale tak naprawdę pracę wykonuje tylko w danej chwili tylko jeden proces. Powiększyć czcionk, tak? Już momencik. Czy jeszcze więcej? Okej, dobra. Tutaj, jeszcze sekunda, w tym miejscu widać, że mamy taką, log był nazwany taką ścieżką mypath, mylog, log, kreska i taki numerek i te numerki rosną i zaraz zobaczymy dlaczego. Tutaj jeszcze przedstawię algorytm, protokół, w jaki sposób jest realizowany ten zamek. No i na początku wywołujemy metodę create. Metoda create jest właśnie dostępna, udostępniana przez Zookeepera i w niej podajemy tą ścieżkę, w którą podajemy tego znode'a. Log kreska, tak? Musimy mieć wcześniej utworzoną ścieżkę mypath, mylog i w niej tworzymy log kreska. I w metodzie create podajemy flagi sequence i ephemeral. Dzięki fladze sequence będziemy mieć właśnie ten numerek, który był tam pokazany na końcu. Dzięki fladze ephemeral zapewnimy sobie to, że jeśli nastąpi jakiś błąd, czy proces się wywali, coś się stanie, ten z-node zostanie automatycznie usunięty przez Zookeepera. Dzięki temu zamek nie zamknie się na zawsze. W następnym kroku, aha, i ta metoda create, tworząc ten z-node log, zwróci tą nazwę utworzoną przez Zookeepera z tym licznikiem. Dzięki temu w następnym kroku, gdy będziemy pobierać za pomocą funkcji getChildren dzieci z kolei z tej ścieżki mypath-mylog, będziemy mogli porównać ten numer sekwencyjny, który uzyskaliśmy z Zookeepera, będziemy mogli porównać z innymi dziećmi tej ścieżki mypath-mylog. I zasada jest taka, że właśnie dzięki temu, że mamy tą kolejność, tą sekwencyjność, możemy zdecydować, że ten właśnie z najmniejszym numerem, to jest ten z-node z najmniejszym numerem, to jest ten, który ma dostęp do sekcji krytycznej i ten, który właśnie założył blokadę. I dzięki temu wątek będzie wiedział, proces będzie wiedział, jakiego loka założył, jaki jest jego numer i będzie, i w tym punkcie trzecim będziemy sprawdzać, czy udało nam się założyć blokadę, czy nie. Jeśli jesteśmy wątkiem, który ma najmniejszy numer,
udało nam się założyć tą blokadę. Jeśli nie, to będziemy musieli poczekać chwilę i za jakiś czas właśnie wrócić do punktu 2 i rozpocząć tą procedurę na nowo od punktu 2. Tutaj chciałbym pokazać wam teraz już po prostu kod. Zasada tu jest prosta. Najpierw łączymy się z log managerem do Zookeepera, podając ścieżkę, na której chcemy pracować. Później w pętli tam 5 razy sobie lecimy, tak w tym przykładzie. Tworzymy loga MyLog i w tej funkcji MyLog będziemy czekać właśnie na cały ten protokół blokady i uzyskanie dostępu do Zookeepera, znaczy do sekcji krytycznej. Jeśli już uzyskamy dostęp, możemy przejść dalej i trochę popracować, no w tym przypadku trochę pośpimy. Jak skończymy pracę, sprzątamy po sobie, usuwamy blokadę, ale dobrze, ale to tak trochę mało ciekawie. Przejdźmy do środka, jak to jest pod spodem realizowane. Do klasy base wyciągnąłem takie podstawowe jakieś funkcje do łączenia się z samym Zookeeperem, ustanawianiem połączenia i one nie są w tym przypadku ciekawe. Tutaj ten kod też jest poglądowy, on nie jest produkcyjny, nie realizuje wszystkich wyjątków, ale tak jak w pierwszym punkcie, najpierw sobie budujemy klucz, właśnie całą tą ścieżkę mypath, mylog, log, kreska. Następnie już wbijamy do metody createLog i mówimy Zookeeperowi, tu trochę niżej, utwórz nam całą ścieżkę, żebyśmy byli pewni, że mamy całą tą ścieżkę mypath, mylog utworzoną i tworzymy już konkretnego tego Znode'a, który jest inkrementalny, sekwencyjny, tutaj właśnie podając te flagi. W następnym kroku, jak już mamy utworzonego tego Znode'a, przechodzimy do metody waitForLog i w tej metodzie tak naprawdę w kółko czekamy aż uzyskamy dostęp do zasobu. Ta metoda waitForLog wywołuje tak naprawdę metodę isAnyLog, a ta z kolei metoda realizuje dalsze kroki protokołu i tutaj właśnie nasłuchujemy na tym parencie, czyli na tym mypath, mylog, bierzemy z niego wszystkie dzieci, przelatujemy po wszystkich dzieciach i sprawdzamy, jakie mają numery i na końcu sprawdzamy, czy nasz numer jest najmniejszy. Jeśli tak, to po prostu kończymy, jeśli nie, to wracamy false i będziemy musieli sobie w pętelce jeszcze poczekać i za jakiś czas odpytać Zookeepera, czy już jesteśmy z najmniejszym numerem. Jakie przykłady z życia wzięte, tak? Do czego możemy jeszcze wykorzystać Zookeepera? Możemy w Zookeeperze przechowywać informacje o sesji, możemy zapisywać też informacje o koszyku w sklepie, o użytkownika, możemy też w ogóle zapisywać użytkowników online. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy przechowywać konfigurację. To też jest jeden z dość powszechnie stosowanych rzeczy, do których się wykorzystuje Zookeepera. Albo na przykład możemy blokować dostęp do artykułu w CMS-ie, do edycji jego tak naprawdę, albo do edycji jakiegoś tam zasobu,
tak żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że nikt inny nie będzie w tym samym czasie edytował jakiegoś zasobu, nie będzie nam coś zmieniał. Tu jeszcze na koniec wrzucam jakieś przydatne linki, gdzie można zaznajomić się bardziej z Zookeeperem. No i tyle. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ktoś ma? Cześć, dzięki za prezentację. Możesz troszeczkę głośniej. Dzięki za prezentację. Te wszystkie przykłady, które podałeś, tak, tutaj w tym przedostatnim slajdzie, mam wrażenie, że one, że wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą jakiegoś shared storage'u właściwie. Bo nie wiem, zalokowanie jakiegoś artykułu w CMS-ie, tak jak podałeś w tym przykładzie, to wszystko jest, znaczy nie wiem jaka jest zaleta Zookeepera nad, nie wiem, nad jakimkolwiek Redisem postawionym. Nad czym? Nad Redisem. No, że mam współdzieloną przestrzeń, w której zapisuję informacje na temat jakiegoś zasobu. Metody, które udostępnia Zookeeper, są stuprocentowo atomowe i tak jak właśnie był ten przykład z Lokiem, że sobie zakładamy te z-nody sekwencyjne, tak, i dzięki temu on nam zapewnia to, że jeśli mamy coś uruchomione na wielu maszynach, że to środowisko nasze jest rozproszone, nie tylko gdzieś tam na jednym serwerze. Daje nam to pewność, że to zabezpieczenie, które zakładamy, jest na pewno realizowane. I Zookeepera pod spodem tak naprawdę używa Hadoop i inne tego typu systemy, gdzie te środowiska są rozproszone i też podatne na różne awarie sieci i tego typu sprawy. Znaczy oczywiście nie mówię, że pewnych rzeczy nie można zrealizować inaczej. Zookeeper nie jest lekarstwem na wszystko, podaję to jako przykład narzędzia, które można wykorzystać. Nie wiem, mam nadzieję, że odpowiedziałem. To jeszcze chciałbym pociągnąć to samo pytanie. Jeżeli mamy przykładowo klaster Redisa, z którego korzystamy i mamy na nim zrealizowane loki też przy pomocy atomowych operacji, czy jest jakiś odczuwalny benefit przejścia tylko z tą częścią lokującą do Zookeepera? Nie no, myślę, że jeśli dane rozwiązanie się sprawdza na Redisie, nie ma z nim żadnego problemu i jest to poprawnie zaimplementowane, no to nie ma sensu, tak? No bo po co sobie też z kolei domnażać różnych narzędzi, z których korzystamy, i ich utrzymanie też zawsze nas kosztuje przynajmniej jakiś czas, jakiś wysiłek. Ja chciałem zapytać, to właściwie takie dwa w jednym. Pierwsza część pytania to, w jaki sposób Zookeeper przechowuje dane na temat tych stanów, a druga część pytania to, co się dzieje z tymi danymi, kiedy Zookeeper padnie i co się dzieje wtedy z tymi wszystkimi procesami? Jeśli będziemy zakładać, najpierw odpowiem na to drugie zapytanie, jeśli będziemy zakładać z-nody z flagą ephemeral, to automatycznie, jeśli nastąpi rozłączenie procesu z Zookeeperem, ten z-node zostanie usunięty. Więc jak będziemy mieli właśnie takie mechanizmy blokady
oparte o Zookeepera. Nic nam się nie stanie, ten zamek nie będzie na wieczność, bo tutaj łatwo byłoby dojść właśnie do takiej sytuacji, że my mamy utworzone te sekwencyjne z-nody i jakiś proces rozłączył się z jakiegoś tam względu, nieważne jakiego, ale zostawił tego z-noda, nie był w stanie posprzątać po sobie, ale Zookeeper o to zadba, on nie usunie, znaczy on sam usunie, sam wykryje to, że coś poszło nie tak i połączenie zostało utracone. Jak dokładnie pod spodem Zookeeper przechowuje dane, nie mam pojęcia. Przepraszam, że ci przerwę. Chodziło mi tylko raczej o to, co on przechowuje w pamięci operacyjnej, czy ma jakiś storage taki bardziej twardy? On to też zapisuje na dysku. W ogóle zaleca się, żeby jeden z-node nie przechowywał więcej niż 1 MB danych, więc to jest, powinniśmy tutaj też nie traktować tego jako jakiejś wielkiej bazy danych, tak? Tylko Zookeeper dobrze sprawdza się z przechowywaniem wielkiej ilości z-nodów, ale nie żeby jeden z-node przechowywał dużo danych, tak? Dzięki. Dziękuję bardzo.